Cześć, siemanko, Eloszka Kokoszka. Dzisiaj jedziemy na zakupy. Odwiedzimy dzisiaj wspólnie sklep Action i Deals, bo ponoć są tam jakieś różne ciekawe saszetki, pudełka, niespodzianki, czyli coś, co miś Gaga lubi najbardziej. Sporo osób z Was na moim Instagramie wysyłało mi wiadomości, że Aga, pojedź do Action, bo tam są jakieś cutie titos, albo pojedź do Dealsa, bo tam też są jakieś fajne pudełka niespodzianki. Więc pojedziemy i sprawdzimy. Porto, jedziesz ze mną? Jedziesz ze mną, tak? Zabieram Porto też. Na zakupy oczywiście musiałam zabrać ze sobą Portka, bo on uwielbia ze mną wszędzie jeździć. Przyjechaliśmy specjalnie do Centrum Handlowego Osowa w Gdańsku, bo tutaj oprócz sklepu Action znajduje się też mój sklep zoologiczny. Portek zawsze tutaj pozna jakichś nowych kolegów, jest bardzo zainteresowany wszystkimi pieskami, no i oczywiście też smaczkami i zabawkami, które zawsze mu wezmę. Mój sklep zoologiczny nazywa się Pupilsi i właśnie znajduje się w Centrum Handlowym Osowa. I oprócz tutaj rzeczy dla zwierząt jest też niewielki dział z Miss Agowymi rzeczami. Możecie tutaj znaleźć praktycznie wszystko, co znajduje się w sklepie, a czasami tutaj jeszcze są jakieś niedostępne rzeczy w sklepie internetowym, więc jeżeli macie blisko, to zapraszam, wpadajcie, odwiedzajcie. A nawet można sobie zdjęcie z Grażynką zrobić. Po krótkiej chwili wybraliśmy się w końcu do tego Actiona i zaraz sprawdzimy, co tam mają ciekawego. Dział zabawkowy w Action nie był zbyt duży, ogólnie wszędzie były jakby takie resztki, ale znalazłam tutaj jakieś kule niespodzianki, więc na pewno je wezmę, żeby przetestować i otworzyć. No i co najważniejsze, znalazłam też Cutie Titos, których nie otwierałam. Były tam chyba dwie albo trzy różne serie, więc na pewno je też wezmę. No i jak widzicie, mamy trochę też jakiś lalek, jakieś lizaki niespodzianki. No i było też ogólnie bardzo dużo różnych rzeczy, wiecie, już też do szkoły. A ja już nie chodzę do szkoły, więc mi nie są potrzebne. Zapewne jesteście bardzo ciekawi, co udało mi się kupić w Action. No, kupiłam na pewno taką ładną torbę wakacyjną. Bardzo mi się podoba. To chyba najlepszy mój zakup dzisiejszy. Wydaje mi się, że ani jednej, ani drugiej serii z tych Cutie Titos nie otwierałam na swoim kanale, więc jestem ich bardzo ciekawa. No i oczywiście jak Wam się spodobają, to otworzę ich więcej. Co my tutaj dalej mamy? A, jakaś taka dziwna kula, nie wiem co to jest. Chyba jakieś dinozaury tutaj będą. No ogólnie, słuchajcie, tam nie było jakiegoś turbo dużego wyboru, tak jakoś wiecie, no te niespodzianki były tam dosyć wybrane, mało tego było, no tylko najciekawsze były te Cutie Titosy. No i tutaj jeszcze mam też taką kulę niespodzianek 5, ale Unicorn Squad. I to jest jakaś seria druga. Możliwe, że pierwszą serię kiedyś otwierałam. Tylko już nie pamiętam, bo tyle tego otwierałam, że się w głowie nie mieści. A wy, jeżeli chcecie więcej takich odcinków zakupowych na moim kanale, to oczywiście zostawcie tutaj 10 tysięcy łapek w górę. No i nie zapomnijcie też o subskrypcji, bo może kiedyś się uda dobić 2 milionów. Tak, może wiecie, zanim będę super starą babcią. Czas na Dealsa! Kolejnego dnia wybrałam się do Dealsa, który jest akurat całkiem niedaleko mnie, więc sprawdźmy, co tam znajdziemy ciekawego. Na sam początek znalazłam spineczki, które wezmę dla Portka, bo on potrzebuje spineczek, bo mu włosy spadają na oczy i nic nie widzi. Dział zabawkowy w Dealsie no był taki średni, że tak powiem. Było mało tutaj rzeczy, które mnie interesują. Sporo jakichś, wiecie, samochodzików, pistolecików na wodę, jakieś, nie wiem, proce dziwne. Nawet obok jakieś 7 Daysy leżały. Nie wiem, co tam robiły totalnie. Było bardzo dużo gier. No i tutaj mamy dział, który może mnie zainteresuje, jakieś DIY rzeczy, jakieś skrzynki, chyba niespodzianki. I czy znajdę tutaj coś niespodziankowatego, co można otworzyć? O, te akurat to już chyba otwierałam, więc ich brać nie będę. No bieda, bieda ogólnie, trochę się zawiodłam. Były też te ziemniakowe głowy, które już na jednym z moich odcinków otwierałam.
O, nawet jakaś, zobaczcie, kula LOL Surprise ukryta. Ciekawe, czy ją sobie ktoś tam skrył na później, żeby kupić. Wygrzebałam też jakiś dziwny rożek My Little Pony, więc na pewno go wezmę. Gdyby w Dealsie był taki dział zabawek, niespodzianek jak żelek, to bym była naprawdę bardzo ucieszona. No zobaczcie, ile tutaj jest tych słodyczy. W większości to ja po prostu w życiu na oczy nie widziałam, a co dopiero je przetestować. No cóż, przyjechałam po niespodzianki, skończyło się na tym, że wzięłam pełno jakichś innych pierdół. No ale wszystkie te pierdoły są mi bardzo potrzebne. Moje zakupy w Dealsie nie były zbyt duże, bo kupiłam dosłownie dwie rzeczy. To coś dziwnego z My Little Pony. No i mam tutaj jeszcze ten zestaw z tymi skrzynkami. Love Diana, Mini Mystery Trunks. Ciekawe, co tu będzie w środku. Obstawiam, że jakaś, wiecie, taka biżuteria albo coś do włosów. Na początek sprawdzimy, słuchajcie, to coś dziwnego z My Little Pony. Tutaj chyba trzeba otwierać od dołu jakoś. Okej, coś mi średnio wychodzi to otwieranie. Jakaś gumka jest, czyli pewnie będzie można z tego czapkę zrobić. Dobra, co tu jeszcze jest? I niespodzianki, o! Dobra, co to jest ciekawego? To jest balonowy królik chyba? Królik albo jakiś piesek? Ale to jest do pływania? Czy o co chodzi? Nie wiem. Bardzo dziwne. No ale mówię, pierwszy raz w ogóle widziałam taką niespodziankę. Dobra, mamy My Little Pony, które jedzą opony. Wszystko się zgadza. W ogóle bardzo, zobaczcie, śmieszny. On jest jakby taki przezroczysty. Ej, fajnie to wygląda. Całkiem spoko. I co tu jeszcze jest? Jest coś jeszcze. Dobra, kolejna rzecz to... kolejny balonowy królik. Ogólnie to tutaj mam paragon i słuchajcie, to kosztowało dwie dyszki, więc no tak, wiecie, nie wiem, trochę dużo, trochę mało. I mamy, o, drugiego, dobra, to teraz czaję, czemu dali dwa. No to powiem wam, że całkiem spoko jak za dwie dyszki. W jednej niespodziance mamy aż dwa kucyki. Teraz już jeden. I z tego, słuchajcie, można jeszcze jakoś zrobić czapkę. Tylko nie do końca wiem jak, ale chyba trzeba to tutaj wyciągnąć. Tu mamy jakieś uszy. Aha! A to po co jest? A to jest pewnie na gumki, żeby włożyć. No i co? I to wszystko? I to jest po prostu czapeczka urodzinowa? No dobra, to taki bardziej chyba bym powiedziała róg jednorożca, a nie czapeczka, ale no dobra, niech będzie. Coś, na co wszyscy chyba najbardziej czekali, czyli Cutie Titos. I jest to seria Unicornitos, czyli będzie tutaj, słuchajcie, jakiś słodki jednorożec. Zobaczyłam tutaj tą błyszczącą folię, to tak mi się coś przypomina, jakbym kiedyś takie otwierała, ale nie wiem, nie pamiętam. Jak wy pamiętacie, to możecie mi napisać w komentarzach. Ej, on wygląda jakoś w ogóle rzadko, nie? Ale ładny, ale sztos. A w ogóle co to jest za zwierzę? To jest koń? Ale zobaczcie, jaki ładny jest ten kocyk. Jakie przeczaderskie ma kolory. Wow, ale sztos. Dobra, słuchajcie, kto to jest? Starstructito. Co? W ogóle nie umiem tego imienia w ogóle wypowiedzieć nawet. Unicornito to jest. Urodził się 24 stycznia. Nie, on nie jest jakiś rzadki. Tutaj są, słuchajcie, najrzadsze. O, te chyba dwa. A, bo to są, słuchajcie, wszystkie konie. W sensie, wszystkie to są jednorożce, tylko każdy po prostu wygląda trochę inaczej. Więc w tej serii nie mamy różnych zwierzątek. No powiem wam, że chyba jednak wolę serię, gdzie są różne zwierzątka do zdobycia. Jest tak, wiecie, wtedy ciekawiej. Ale tej serii to jestem najbardziej ciekawa. Cutie Titos Kukitos, czyli słuchajcie, ciasteczkowe Cutie Tosy. Super, sztosik. Tej serii na pewno nie otwierałam, bo bym pamiętała taką przeczaderską serię. I tutaj mamy, słuchajcie, maskotkę ukrytą w jakimś ciasteczku. Dobra, co to jest za ciasteczko? To jest w ogóle chyba jakiś naleśnik, tak mi się wydaje, zobaczcie. Tak, to jest naleśnik i... ej, to pachnie słodko! Oh my god, i jakiś w okularach ziomek! I on, widzicie, ma tutaj jakieś ciasteczka, serduszka. Dobra, mój drogi kolego, kim ty jesteś?
Co, znowu unikornito mi się trafił? Kolejny jednorożec? Serio? O co tu chodzi? Co? Czemu same jednorożce mi się trafiają? Jesus! On się nazywa Hercito i urodził się 14 lutego. I zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. Zobaczcie, tu jest jakiś, wow, mały słonik. O, tu jest ten nasz, tak? To jest ten nasz, tak, w okularach. Czy to jest jakaś ośmiornica tutaj? Ej, jaka fajna jest ta seria! Tu mamy nawet, zobaczcie, pudelka chyba. Dobra, słuchajcie, tych bym chciała więcej otworzyć, bo najbardziej mnie interesuje tutaj ta ośmiornica, nie? Co w ogóle, co to jest? Jak to wygląda naprawdę? Chciałabym to zobaczyć. I tutaj, zobaczcie, mamy takiego fajnego pancake'a jakby z buźką i z tyłu takie ciasteczka, więc też bardzo ładny kocyk. A ile one, słuchajcie, kosztowały, to nie pamiętam, bo nie wzięłam paragonu. Lecimy teraz od tej mega groźnej kuli z dinozaurem i to jest, słuchajcie, firma, która robi właśnie też mini brancy, więc to będą chyba takie mini brancy dinozaurowe. Czekajcie, dobra, będziemy lecieli od tych mniejszych, czyli będzie trzeba go sobie złożyć. O panie, to może być ciężkie. Nie, no dobra, Lego składam, to chyba sobie z takim dinozaurem też dam radę, no nie? Boże, czemu ten dinozaur ma jakiegoś harpuna? O co tu chodzi? To teraz zobaczmy tą największą cząstkę i tu jest oczywiście jeszcze więcej elementów. Jesus, to chyba nie będzie dinozaur, tylko jakiś w ogóle samochód. Myśleliście, że to będzie dinozaur? Nie, to helikopter, który poluje na dinozaury i nawet strzela harpunem. Ej, no oszukali mnie. W ogóle to się, słuchajcie, tu wszystko rozpada. Ja chyba, że źle złożyłam. Ja myślałam, że ja dostanę dinozaura, a nie jakiś helikopter. O co tu chodzi? Ej, są dinozaury. To czemu nie dostałam dinozaura, tylko jakiś helikopter? Ja, zobaczcie, tyle dinozaurów jest. Nawet jakiś pterodaktyl. No nie. I T-Rex jest. A ja akurat musiałam trafić helikopter. Baby jednorożce, proszę, nie zawiedźcie mnie. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie kolejnego helikoptera. Moi drodzy, co my tutaj mamy? Widzę, że kula wygląda dosłownie tak samo jak ta dinozaurowa. No dobra, bardziej helikopterowa bym powiedziała. I co, tu też będziemy sobie składali coś? Jesus, to już serio, wolę te mini brancy, nie? Tu się jakieś dziwne, słuchajcie, rzeczy dzieją. A to co to jest? Boże, ile rzeczy! Dodam wam jeszcze tylko, że te ich instrukcje to są takie, że tam połowy nie widać i w ogóle człowiek nie czai, o co chodzi. Jak to złożyć? Dobra, tu mamy nawet, słuchajcie, jakiś kocyk. O, i nawet jest tu, zobaczcie, mleczko, które znika. Ale fajne, to mi się podoba. Błagam, oby tu nie było helikoptera. Nie, to baby jednorożec w pampersie. A można pampersa ściągnąć? Nie można niestety, no nie, dobra. Pij mleko. A, jednorożcu, będziesz wielki. Nawet, słuchajcie, są jakieś zabawki, które można mu tutaj chyba na kopytko włożyć. Jakie to jest głupie, nie? W sensie głupie, ale śmieszne. A to co to niby jest? Rozkminiłam, to się wsadza mu tutaj, słuchajcie, w głowę. No i tutaj mamy całą listę. Tu jest też pokazane, co można, słuchajcie, z tych rzeczy złożyć, czyli po prostu taką kołyskę, więc już jej składać nie będę, bo przyznam szczerze, średnio mi się chce to składać. Nie potrzebuję kołyski. I który jest mój, słuchajcie? To jest to? Czekajcie, smoczka jeszcze można włożyć. Dobra, i nazywa się Cookie. Mimo tego, że ma tutaj truskawkę, więc nie rozumiem do końca, o co chodzi. Czemu nazywa się Cookie, a niby jest truskawkowy? Dziwne. Została ostatnia rzecz, czyli tajemnicze skrzynki z Minecrafta. Nie, no dobra, to nie jest żaden Minecraft. Tylko teraz jeszcze mi powiedzcie, jak to otworzyć, nie? Jak do tego się dobrać? Oh my god. O, czekajcie, tutaj. Aga siłacz. Dawać mi moje skrzynki ze skarbami. Ten zestaw w ogóle cały kosztował 4 dyszki, więc bardzo dużo. Ej, klucz nie pasuje?
Co? Oszukali mnie? Czy ja nie umiem otwierać? Jak oczy? A, to trzeba chyba wcisnąć. A, to jest jakby taki charms do bransoletki. Tutaj mamy babeczkę. No ale tak jak mówiłam, kosztowało to, słuchajcie, 4 dychy. Więc trochę dużo. No niby mamy fajne skrzynki, no nie? Więc można je sobie później do czegoś wykorzystać. Ale, no było drogie. Było drogie, nie powiem. Dobra, co tu będzie? Co tu będzie? A, tu jest chyba ta bransoletka, słuchajcie. Do której można te rzeczy sobie tutaj, wiecie, doczepić. Dobra. Czekajcie, oddajcie mi klucz. Boże, to wygląda tak, jakby miało zaraz się połamać wszystko, nie? Dobra, to teraz jeszcze żółta skrzynka. To jest otwarte, otwarte. Boże, ale małe te niespodzianki, nie? Mogliby dać po prostu jedną skrzynię i wszystko włożyć tam i by też było git. O, jakie słodkie! Myślałam na początku, że to będzie jakiś raczek, a to jest czerwony królik. Który wygląda trochę jak wielka marchewka po prostu. Ale patrzcie, nie przekręciłam teraz kluczem i nie mogę tego... Aha, jednak mogę. Dobra, nieważne, nie było tematu. Jednak bez klucza da radę to otworzyć. No i tu jeszcze mamy, słuchajcie, jakiś diament. No i na sam koniec zostało nam tutaj, słuchajcie, jakieś pudełeczko. Tutaj jest pokazane, co możemy zebrać. A, jakie zawieszki, bo to są różne, są jakieś laleczki, są tutaj motylki. Są jakieś też znowu jednorożce, jest nawet, o, korona, czemu korony nie trafiłam? Koronę to akurat bym chciała. O, czekajcie, chyba, że trafię jeszcze tutaj koronę, no właśnie, moment. Dawać mnie koronę! Nie, to jakaś lalencja. Miałaś być koroną, gdzie moja korona? Wow, no powiem wam, bransoletka po prostu ocieka bogactwem. Ale ekskluzywna. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie i pa, pa!